Legenda o Piaście Kołodzieju. Gdy ziemiami polskimi rządził książę Popiel, w wiosce nieopodal Kruszwicy mieszkał kołodziej Piast. Razem z żoną Rzepichą żyli sobie spokojnie. Wychowywali dzieci, hodowali pszczoły i uprawiali ziemię. Piast pracował również w swoim fachu. Wyrabiał wozy. Zbliżały się postrzyżyny najstarszego syna Piasta, który właśnie skończył 7 lat. Była to niezwykła uroczystość, w czasie której chłopiec przechodził spod opieki matki pod opiekę ojca. Symbolicznie obcinano mu wtedy długie włosy i nadawano imię. Kiedy rozpoczęła się uczta wydana przez Piasta z okazji postrzyżeń syna, pojawiło się niespodziewanie dwóch nieznajomych wędrowców. Ubrani byli w płócienne szaty, które pokrywał kurz, a oni sami wyglądali na bardzo zmęczonych. Witajcie, dobrzy ludzie, odezwał się jeden z nich. Wędrujemy już długo, a jeszcze daleka droga przed nami. Pozwólcie nam odpocząć i się posilić. Prosiliśmy o pomoc u księcia, ale kazał nas wygnać poza bramy miasta. Bądźcie moimi gośćmi, powiedział Piast, zapraszając ich do stołu. Ucztujcie do woli, gdyż świętujemy postrzyżyny mojego najstarszego syna. Kiedy wszyscy już zaspokoili głód i pragnienie, Rzepicha wprowadziła syna do izby. Chłopiec ukląkł przed ojcem, który sięgnął po nożyce. Chwycił kosmyk włosów i obciął go, a potem zwrócił się do wędrowców. Proszę, zróbcie to co ja i nadajcie mojemu synowi imię, które będzie nosił. Nieznajomi obcięli chłopcu włosy, po czym ten, który do tej pory milczał, odezwał się do chłopca. Od dnia dzisiejszego nazywać się będziesz Ziemowit, a imię to niech przyniesie ci szczęście i sławę. A potem uczynił nad jego głową tajemniczy znak. Następnie wszyscy goście kolejno obcinali Ziemowitowi pasemko włosów, aż obrzęd postrzyżeń został zakończony. Wtedy wszyscy zgromadzeni odśpiewali pieśni i udali się na cmentarz, by modlitwami i ofiarami uczcić pamięć swych przodków. Gdy wrócili do chaty, wędrowcy pożegnali się z Piastem i Rzepichą i uczynili nad ich głowami te same znaki, co nad głową ich syna. A potem ruszyli w drogę i nikt nigdy nie dowiedział się, kim byli, skąd przyszli i dokąd odeszli. Jednak z pewnością nie byli zwykłymi ludźmi, gdyż po ich odejściu na uczcie wciąż pełno było jadła. Po latach spełniło się również życzenie tajemniczych przybyszów. Ziemowit wyrósł na mądrego i dzielnego młodzieńca, a po śmierci Popiela lud wybrał go na nowego księcia. Taki właśnie początek miała dynastia Piastów, ród, z którego pochodzili pierwsi królowie Polski.